Cześć wszystkim, z tej strony Round, witam was w kolejnym odcinku z Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Moi drodzy, oczywiście dzisiaj się wrócimy do Traverse Town, bo tam mamy iść. Na razie inne światy są zablokowane, ale tutaj coś nowego się odkryło, więc ruszamy. Czekajcie, visit this world, dive. Chyba dive możemy sobie minąć. Od razu spróbujemy odwiedzić ten świat i zobaczymy, co się tam dzieje. Traverse Town? Why am I back? Joshua. Nice of you to join us. What happened? Trouble happened. I was hoping one of you could help. When did Sora get here? Bravo, Riku. Why can't he be this quick on the uptake? Yeah, well, Sora's a little... Now, let's get down to the problem. We've got a nasty Dream Eater on our hands. It keeps jumping between worlds. Not only that, it knows how to summon creatures like it. Pretty powerful ones, too. The others are on a mission to stop it, but they need help. The others? You mean Shiki and her friends? That's right. They all found their game partners, and Shiki is over fighting in the other Traverse Town. In fact, Sora is helping them out. Good to hear. So what can I do? Actually, the Dream Eater just reappeared in the Fountain Plaza. I sent Beat and his partner to face it. I'm on it. Riku, there's something else you need to know. Hmm? These two Traverse Towns separated by the portal. I was under the impression they were parallel worlds. But it looks like I was wrong. Wrong how? That's where it gets tricky. After you and Sora left, Shiki crossed the portal to join her game partner. Did you notice players have a mission timer inscribed on their hands? Well, when she got to the other side, Shiki had more time left on her clock than her partner. And when Beat's partner crossed over from the other side, she had less time left. So time flows differently here and there? So what? That's true of any two worlds. Their homeworld would be running on a different time axis, too. Yes, I understand that. But if these Traverse Towns were parallel worlds, then time would flow the same in both. But it doesn't. Ergo, they are not parallel worlds. You mean there's a past and a future? No. Impossible. The worlds are clearly separate. It's not just time that sets them apart. As you yourself noted, every world flows at its own pace, which tells me that for all their similarities, these are two distinct worlds. Distinct worlds? Yes, but this is all conjecture. It's like the same world imagined by two people. What does that tell you? That we're in... a dream. Yes. Bravo again, Riku. In which case, none of this may matter one bit to me or my friends. But to you and Sora, I think it might be a vital clue. Right. Thanks. So you need me in the plaza? Wow. I'm running out of bravos. Be right back. Okej, okay. No to co, ruszamy. Co się zmieniło w drużynie, słuchajcie, niewiele. Oprócz tego, że podniosłem znowu leciutko level naszych postaci. Czekajcie, stworki są zmienione, ponieważ inne stworki są wyuczone, więc wróciłem do tych poprzednich stworków, aby wyuczyć ich umiejętności. Statystyka, zaraz wam powiem dokładnie. 28 poziom w tej chwili posiada Riku, 27 chyba ma Sora. Okej, okay. Na plazę musimy iść. Meet me at plaza, tylko nie wiem właśnie w którą stronę to już było, ale spokojnie, zaraz tam dotrzemy. Ogólnie świat ma 20 poziom, około 20 poziomu. Fountain Plaza. Czy dobrze, że tędy idę? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale okej. Okay. Zaraz się dowiemy. Okej, okay, nie powinni być tutaj przeciwnicy w ogóle wyzwaniem.
wpadają na parę hitów. W sumie można sobie z nimi na razie dać spokój i lecieć po prostu do góry cały czas. I chyba tak zrobię, wiecie co? Chyba tak zrobię. Postaram się jak najszybciej dobiec do tego momentu. Ja sobie będę tu expił. I tak jestem z nadwyżką levelową, więc spokojnie. W razie co to zawsze można wrócić do danego świata i po prostu poexpić. Skarby chyba się nie odnowiły, tak mi się zdaje. Czekajcie, tędy powinniśmy się dostać. Okej, tu użyjemy oczywiście tego skoku, żeby wszystkich rozwalić. Prawie wszystkich. Kilku przeżyło. Skarby są otwarte, okej. Czyli te, co pozbieraliśmy, to są... te, co pozbieraliśmy, to po prostu są zebrane i tyle. Okej. Prawie na miejscu. Tak, dobrze poszedłem. Fountain Plaza. Zaraz będziemy... Zobaczymy, bo tutaj podobno jest Dream Eater, który potrafi podróżować między tymi światami. Tutaj coś właśnie też było wspominane na temat tych dwóch światów, że jest to przyszłość i przeszłość, ale też chyba niekoniecznie. Przynajmniej Joshua tak twierdzi. Ja bym z tym troszeczkę, wiecie co, bym się tu nie zgodził, ponieważ przykładowo pamiętacie, jak byliśmy w świecie Pinokia, Sora walczył tam z tym gigantycznym krabem i ten krab został wchłonięty przez monstro, gdzie Riku później z nim walczył, czyli tak jakby to było, Sora miał te wcześniejsze wydarzenia, później Riku walczył z tym samym krabem, tylko już wewnątrz. W ten sposób może on się tam dostał. No nie wiem, tak mi to wyglądało, ale czy to prawda i czy dobrze tutaj wnioskuję, to już nie mi oceniać. Okej, okay. Wiadomo tylko, że to jest oczywiście sen. Pięknie. Tak, całkowicie nowe Dream Eatersi, nowi Dream Eatersi, nowe koszmary pojawiły się w tym świecie, bo ich tutaj nie było. Na pewno nie było tego słonia. Są to jakieś tam wzmocnione troszeczkę wersje. 20 poziom ogólnie tego świata jest, więc... Czy to jest ten Dream Eater, który potrafi... Chyba tak. I am not. You always gotta go around and tarnish my reputation. Since when? You burned that bridge all by yourself. Nobody raises his reputation by lowering others. Yo, Riku, you gonna sit there and let her get in my grill? Sorry, it's just you two are cut from the same cloth. I know. Made of cloth. Beat looks and talks like a punk, but there's a heart of gold in there somewhere. Yeah, he's come through for me, so I know what you mean. There, see? I'm a... Rhyme? You didn't just call me a punk again. Huh? All right, now we ruffled its feathers. Ready to do this? Yeah! Me and Rhyme will handle things here. You go after that thing. Right. Dobra, to jest właśnie ten Dream Eater, który potrafi wzywać inne Dream Eatery, inne koszmary. I dodatkowo potrafi także, słuchajcie, między światami podróżować. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa u niego. Ale to potrafi, czyli jest, no rzeczywiście, jest potężniejszy. Jest na pewno silniejszy niż inne Dream, niż inne koszmary. Musimy za nim podążyć i pewnie go zabić. Zgładzić. W którą stronę on uciekł, co? Ja wracam z powrotem tą drogą. Przynajmniej tak pokazywało tutaj nam. Okej, jest.
Wow. Nieźle. Dobra, musimy się nimi zająć. Super. Cholera, przerwali mi. Ja nie mogę, nie wierzę, słuchajcie. Taki piękny cios i by było po nich. Musimy to załatwić inaczej. I tak bardzo szybko załatwiliśmy ich wszystkich. Okej, okay. Wow, jeszcze tu są. Dobra, 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 tego dawaj. Cholera, dawaj, 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 zmieniaj się z powrotem, okej. Okay. Mamy cię. Kurczę, sparaliżowali mnie chyba na chwileczkę. Albo zasnął. Maximum HP increased, deck, fajnie. Kolejny slot na cios, to się przyda na pewno, bo mam mało tych slotów jako Riku. Nie wiem, wydaje mi się, że Sora ma więcej. Cerra Terroresaip. Fajnie. Kolejny przepis, pewnie na tego nosorożca. Riku, the third district. We're going to pin it between both worlds. Got it. Trzeci dystrykt. Tam się udamy. Nie to. Tylko na... Cholera, no i pojawiły się kolejne koszmarki. Ja chciałem po prostu wejść, wiecie co, w menu i dodać jakiś nowy cios. Chyba teraz będę mógł to zrobić. Okej, okay, okej. Okay. Command deck, edit. Dobra, damy tego spark dive, bo najlepiej mi ten cios tutaj podchodzi. Coś jeszcze miałem sprawdzić. Czekajcie, zobaczymy jak wygląda tutaj sytuacja z spirytami. Z naszymi stworkami. Czekajcie, ability link. Mamy trochę tych punktów, 60, niedużo, ale to mogę otworzyć. Możemy dać to. HP. Na razie nic więcej. Dobra. Tutaj nie. Okej, damy to i tyle. Na razie wystarczy. Lecimy na ten trzeci dystrykt. First district. Pierwszy dystrykt. Gdzieś tu chyba powinno być przejście od razu do trzeciego, coś mi się tak zdaje. Aha, nie z tej... O, oh, fuck. Ale nie, dobrze, 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 czekajcie. Second, drugi dystrykt. I mamy trzeci. Powinniśmy chyba tutaj walkę już stoczyć z tym bossem. Good listener, B. You're like a sponge, really. Me? I'm not a sponge. I'm just me. You mean Daisuke Nojo Bito. Hey! Don't use my full name! That's a weird name. Hey! Hmm?
Okej, wygląda na to, że ten świat został przez nas zaliczony. Dobra, Knockout Punch. Bardzo szybko nam poszło w tym świecie. Powinny się odblokować kolejne trzy, chyba tam tylko trzy zostały. Na razie przynajmniej po mapie tak widzę. No dobra. Unlocked Flick Rush Yummy Cup. Będę musiał to sprawdzić. Okej. Czekajcie. Complete, complete, complete. Nie mogę na razie nigdzie iść dalej. Rozumiem. Wiecie co? Będę musiał jeszcze chyba przerzucić się na Sorę i odwiedzić ten sam świat. Tak mi się zdaje. Więc zróbmy to. Aha, Sora jest, słuchajcie, w świecie Trona, ponieważ sobie tam biłem level, ale zaraz to zrobimy. No zaraz po prostu powrócę z powrotem na mapkę. Gdzieś tu chyba powinien być sejwik. Dobra, jest. I musimy odwiedzić jeszcze raz Traverse Town. Tym razem jako Sora. Dobra. Tak więc zróbmy to. Said you were waiting. You know, you're turning more into Neku every day. But listen, I'm glad you two showed up because... You two? Does that mean Riku's here? Yes, but you and he are still a world apart. He didn't seem especially worried, though. He knows he'll find you. Yeah. Just look at Neku. He and the others all found their game partners. Oh, they're back home safe now? Remember what I told you. Their existence is on the line. And the Reapers are dead set on erasing them for good. But they found refuge in this world. And luckily, each other too. Reapers? Right. If Neku and the others want to get back to where they came from, they need to win the Reapers' game. It's like a series of missions. Those are the rules of their home ground. Except, this time, the mission is a tough one. They're pitted against a Dream Eater that can summon 100 more like it. So, I was sort of hoping you and Riku could help us out. You have your Keyblades, and with those, we might still have a chance. Well, I'm glad he's here with me. If he is. Riku's on one side of the portal, and you're on the other. He might be by your side, he might be a million miles away. You can't measure the distance in time or space. Even without the wall between you, it's hard to say. Don't worry. He's with me. Even when it might seem like he's not. Then you two are lucky. You and your friend are lucky too, Joshua. I appreciate you saying that with conviction, even though you have no idea what you're talking about. Hey! Anyway, Neku and his partner are pinned down in the Fountain Plaza. I can count on you, right? Always.
No dobra, moi drodzy, Fountain Plaza, też musimy się tam dostać pewnie. Więc zróbmy to. Zaczynamy oczywiście z innego miejsca niż w przypadku Riku, ale spokojnie, dojdziemy do tego. Mamy tak. Catchapult Nequent Shikin the Fountain Plaza, dokładnie. Okej, z wami sobie damy spokój na razie. Dawaj. Za daleko. Tutaj mamy wyjście, czekajcie, tak jest. No i to jest właśnie to miejsce, gdzie mamy się udać, super. Daleko nie trzeba było szukać. Załatwmy to szybko. Pozbędziemy ich się jak najszybciej mogę. Spark Dive. Kolejny. Dobra, to będzie prosta i szybka walka, widzę. Spam jednym i tym samym ciosem, bo większość właśnie tych samych założyłem. Wow, dawaj. Ekstra. Ktoś tu we mnie cały czas czymś rzuca. Nie wiem, co to jest, ale nie mogę używać teraz, widzę, tych moich ciosów. Moich super ataków. No dawaj. Cholera, bronią się. Okej, już mogę. Pięknie. I po wszystkim, moi drodzy. Możemy lecieć dalej. Ciekawy jestem, gdzie oni poszli. Obtain Sliding Side Winder. O, proszę. Trzeba będzie to sprawdzić później. Sora. So, you must be Neku's partner. Yeah, I'm Shiki. Nice to meet you. Neku told me all about you. Cool. But you should have seen him. He looked everywhere for you. Hey, Sora, stop talking. What? Why? You said you need her. That's a good thing. That's sweet, Neku. I need you to stop annoying me. Mm-hmm. Well, I still think it's sweet. It's nice to be needed. I'm sorry, is this a bad time? Because that Dream Eater we're after has retreated to the other imagining of this world. Other imagining? You mean where Riku is? Yes. He and our other friends will do what they can, but we'll just run ourselves in circles at this rate. We need to trap that thing in one place, and then we can finish it. Trap it where? The third district. Okay. Joshua. Yes, Neku? Tell me, are we really gonna make it home? But Neku, I thought you couldn't afford to lose. Give up on yourself, and you give up on the world. Right. So I'll see you there? Huh? Me? Yeah. You're my friend. It's your home, too.
maybe it's you that's turning into Sora. Huh? Thanks. Idziemy do trzeciego dystryktu. Musimy zrobić to samo co w przypadku Riku, czyli tam zastawić na tego Dream Eatera zasadzkę. Gdy będzie skakał pewnie pomiędzy tymi światami, to trafi albo na Sora, albo na Riku. Tak mi się zdaje przynajmniej. Trzeci dystrykt. O kurczę, będę musiał tędy wrócić. Czy to jest tu? Chyba tak. Dobra, leave this area. Okej. Okay. Trafimy chyba do początku. Do początku właśnie Traverse Town, ale stamtąd chyba już jest niedaleko. Chyba nawet tym skrótem, tak, tym skrótem. Właśnie u Sory jest skrót zrobiony, u Riku nie ma tego skrótu. Więc tu od razu mogę się dostać do trzeciego dystryktu. No dobrze, musimy najpierw się pomocnikami zająć. Nie powinno być z tym problemów, tak mi się zdaje. Zaspamujemy najpierw tymi wszystkimi ciosami, które posiadam. Okej, okay, podlecz się. Cholera, przerwał mi rzucanie czaru. Niestety nie podleczyłem się. Zaraz będzie po mnie, jeśli się nie podleczę. Okej. Okay. Jest dobrze. Tego mam z głowy. Pojawił się główny boss. Co jest? Nie mogę nic zrobić z nim. Dobra, wzywa kolejnego. Czyżby musiał walczyć z wszystkimi do tej pory znanymi bossami? Tak mi się zdaje. Strasznie ciasno tutaj jest i strasznie ciężko zobaczyć w całej okazałości tego bossa. Okej, podleczony. Możemy się połączyć, czemu nie? Dawaj, troszeczkę jeszcze mu zostało tego życia. Prawie nie widać, co się dzieje. Ale schodzi życie bardzo szybko. Poszedł drugi. Podlecz się. Okej. Okay. Czekamy na kolejną zabaweczkę. Jest ten krabik. Dobra, podleczony. Trochę mu zeszło już tego życia, nie? Jeszcze troszeczkę. Pięknie. I po wszystkim. Wydaje mi się, że on teraz przeleci do świata Riku. Albo i nie. Ten boss oczywiście. Josh, where'd it go? Somewhere else. Out of Traverse Town, and out of my reach. We'll just have to let it go. Great. So we failed the mission? Hmm. I'll go after it. What? Come on,
I'm not an actual player. Can't I bend the rules? Well, I guess the rules of the world don't apply if your hearts are connected. Right, Sora? That's how you roll. Right. Then it's settled. Sora. Hmm? Thanks. It wasn't easy. You made it easier. Yeah. Wow, Neku. You've changed. Huh? You think? Yeah. You're less dorky. What? Once you find your friend, Sora, you should come hang out in our town. Definitely. See you in Shibuya. Sure. It's a deal. Anything I should pass on to Riku? Nah. I'll see him soon. Dobra, moi drodzy, udało się. Przeszliśmy znowu Traverse Town, tym razem jako Sora. That works for me. We all got a role to play, right? Gorge, at least he's honest in a dishonest way. Silence! No underling of mine shall be insulted so. I have great plans for dear Pete and for all the worlds, once I have taken them for my own. Then I've got bad news for you. That day's never gonna come. Perhaps you should take a few moments to reconsider. Or does the Queen's life mean nothing to you at all? Mickey! Don't you listen to her! You can't let Maleficent have her way! No! Mimi! All right, Maleficent. Tell us what you want. Let me see. Shall I begin with this world? I much preferred it in its darker, more ominous permutation. You said it! This place needs some lights out time! You're lying, Maleficent. Not even you would go through this much trouble just for that. What is it you're really after? Very perceptive. I presume you are familiar with Xehanort. The man who led me to discover worlds outside of my own. You know him? As do you, I see. Yes, he shared everything with me. How to go about winning a heart over to the darkness. And, most gloriously, about the seven hearts of pure light. The ones that would grant me the power I need to conquer all worlds. The worlds were too complex, too much for even me to contain. It seemed I had miscalculated. Then it came to me. Of course, I could go about conquering other worlds in my own manner. You do have the data for all the worlds, do you not? And now you will hand it over to me. What do you mean? Don't you bozos pretend you don't remember. Me and Maleficent was trapped inside it. Now cough it up! Why do you want the data? I'm afraid that is no concern of yours. Wouldn't want a royal Minnie Mouse in us to get a boo-boo now, would we? I see you have failed to recognize the futility of your situation. Very well. Face your doom! Oh, Mickey! Minnie! Maleficent, you lose! Say, m'lady, I think the pipsqueak's right. We better hit the road. What I seek lies within these walls.
trust that I will eliminate you in good time. Wait, wait for me, Maleficent. Wait! You used the darkness to get here? That was reckless. But gosh, I didn't expect you to save us. Axel? Axel didn't. My name is Lee. Got it memorized? Tak, Lee, słuchajcie, to jest inaczej Axel. Axel po prostu był Heartless, tak? Dobrze mówię? Nie, Nobody, tak? Chyba tak. Natomiast Lee to jest ludzka wersja Axela, jeszcze gdy posiadał serce. I tak to wygląda, i tak to wygląda w skrócie. Maleficent coś tam knuje, chce przejąć po prostu 7 tych kryształów światłości, wiecie, żeby zapanować nad tym całym bajzelem tutaj. Ale to się jej raczej nie uda. Traverse Town, dobra, to mamy zaliczone, w sumie to zaraz sobie zakończymy odcinek, ale już widzę, że mogę dostać się do kolejnych światów. Tutaj mamy dwa światy, jest to Country of the Musketeers, trzej muszkieterowie pewnie. I mamy także Symphony of Sorcery, którego nie kojarzę, ale na pewno jak się tam dostaniemy do środka, to już będę wiedział, co to za świat. Więc tym się zajmiemy w następnym odcinku. 36 level i 26. Tym się, moi drodzy, zajmiemy w następnym odcinku, więc jeśli wam się ten podobał, zostawcie łapkę i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć!